Katastrofa lotnicza w Gibraltarze. Najprawdopodobniej źle utrzymano samolot i było to, w przeciwieństwie do katastrofy smoleńskiej, nie zadbano o samolot odpowiednio. A te maszyny były dosyć, liberatory były dosyć zawodne. Czy brytyjski wywiad mógł go zabić? Tak, ale mało prawdopodobne. Sikorski był człowiekiem, który co prawda podpisał układ sikorski-majski, ale pod silnym naciskiem brytyjskim i generalnie chciał na równej stopie rozmawiać z Rosjanami. Anders uważał, że Sikorski za dużo pozwolił Rosjanom i za bardzo się Brytyjczykom dał przekonać, żeby z Rosjanami się dogadać, ale jak Sikorski zniknął, to Anders sam był jeszcze bardziej uległy. Także łatwo mu było mówić, jak to nie on odpowiadał za to, prawda? Ja myślę, że najbardziej przekonująca jest teza, że to był wypadek, a druga, że zlikwidował go Anders. A jeżeli już ktoś, albo go wykończył w jakiś inny sposób, więc jeżeli już ktoś, to raczej Anders niż. Ale to nie Brytyjczycy i nie Sowieci, bo Sowieci by go jakoś złamali, myślę, Brytyjczycy też. Tutaj była ta bitwa, zresztą sama wdowa po Sikorskim oskarżała Andersa, to też dużo mówi. Dlaczego Andersa? Dlaczego nie mówiła przeklęci bolszewicy, przeklęci Brytyjczycy, fałszywi sojusznicy z Moskwy i Londynu? Nie, tylko Andersie. To dużo mówi jednak.